Ich habe heute Nachmittag gehört, dass in den letzten Wochen einige Geschwister hier in Polen heimgegangen sind. Dzisiaj po południu słyszałem, że w ostatnich tygodniach kilku wierzących w Polsce odeszło do Pana. Ich möchte das zum Anlass nehmen, etwas zu sagen über das Paradies in der ersten Stunde und das Haus des Vaters in der zweiten Stunde. Chciałbym to też i wykorzystać jako taki powód do tego, aby w pierwszej godzinie mówić na temat raju, a na drugiej godzinie na temat domu Ojca. Wenn einer unserer Angehörigen heimgeht, löst das natürlich Trauer, Abschiedsschmerz und Einsamkeit aus. Naturalnie, jeżeli jeden z naszych umiłowanych odchodzi, to powstaje luka, powstaje smutek i musimy w pewien sposób się z nim pożegnać. Und wenn wir an uns, die Hinterbliebenen, denken, ist das auch berechtigt. Jeżeli pomyślimy o nas, którzy pozostajemy, jest to z pewnością usprawiedliwione. Als der Jesus am Kreuz hing, kurz vor seinem Tod, gdy Pan Jezus wisiał na krzyżu, a było to krótko przed Jego śmiercią, kannte er die Empfindungen seiner Mutter. To On znał również i uczucia swojej matki. Und er befiehlt sie dem Jünger Johannes an. I to On właśnie polecił ją swojemu uczniowi Janowi. Aber wir wollen uns jetzt einmal beschäftigen mit denen, die im Paradies sind, nicht mit uns, die hier bleiben, sondern mit denen, die dort sind. Ale chcemy się zająć teraz w tej godzinie nie nami, którzy tu pozostajemy, ale wszystkimi tymi, którzy znajdują się w raju. Es war schon immer eine Frage für die Menschen, was geschieht nach dem Tod. To zawsze było swego rodzaju interesującym pytaniem dla wszystkich ludzi, co dzieje się po śmierci. Das Alte Testament gab darauf noch keine erschöpfende Antwort. Stary Testament nie dawał na to pytanie wyczerpujących odpowiedzi. Im Alten Testament ist lediglich die Rede von dem Sheol. W Starym Testamencie mowa jest ledwo o Szeolu. Das ist der Aufbewahrungsort. Jest to miejsce zatrzymania się zmarłych. Der Toten. Wszystkich zmarłych. Und es wird im Alten Testament noch kein Unterschied gemacht zwischen einem glückseligen Teil nach dem Tod und einem qualvollen Teil. I w Starym Testamencie nie była jeszcze w żadnym miejscu pokazana różnica pomiędzy miejscem, w którym przebywający tam byli szczęśliwi, jak również pomiędzy miejscem, w którym tam przebywający znajdowali się w mękach. Das hebräische Wort Sheol meint einfach nur Totenreich. Gdyż to hebrajskie słowo Sheol, ono tylko ma na myśli królestwo zmarłych. Und alles geht dorthin. I wszyscy ludzie, którzy umierają, przechodzą tam. Ob gläubig oder ungläubig. Obojętnie, czy to wierzący, czy niewierzący. Und ich möchte jetzt einige Stellen aus dem Alten Testament zeigen, wo Gläubige, wohlgemerkt Gläubige, von dem Sheol sprechen. Chciałbym też i teraz na podstawie kilku miejsc ze Starego Testamentu pokazać, w których to ludzie wierzący, podkreślam, wierzący ludzie mówią o miejscu pod nazwą Sheol. Jakob, ohne Zweifel ein bekehrter Mensch, Jakub bez wątpliwości, człowiek, który możemy określić jako człowiek nawrócony był, sagt in 1. Mose 37, ten powiedział w pierwszej Księdze Mojżeszowej w 37 rozdziale, Vers 35 am Ende. Pod koniec 35 wiersza. Denn trauernd werde ich zu meinem Sohn hinabfahren in den Sheol. W żałobie zejdę do syna mego,
do grobu. Jest u nas słowo grobu. Czyli powinno być tutaj słowo do Szeolu. I habt in das Grab stehen? Ja. Das Grab ist aber zu wenig. Grób, określenie, które jest w języku polskim użyte, jest to określenie niewystarczające. Denn nur der Leib kommt in das Grab. Dlatego, że tylko i wyłącznie ciało jest składane do grobu. Aber die Persönlichkeit, die kommt in den Sheol. Ale nasza osobowość, ona przechodzi do Szeolu. Aus der Sicht des Alten Testaments. Oczywiście mówiąc z punktu widzenia Starego Testamentu. Denke weiter an Hiob. I teraz myślę dalej o księdze Joba. Wir lesen in Hiob 17. Będziemy czytali z 17 rozdziału. Vers 13. 13 wiersz. Joba 17, 13. Wenn ich hoffe, so ist der Sheol mein Haus. Czego mam oczekiwać? Kraina umarłych moim domem. Też w tym przypadku powinno być Szeol moim domem. Auch Hiob war ein wirklich wiedergeborener Mensch. Również i Job był człowiekiem nowonarodzonym. Dann denken wir an David. Też możemy pomyśleć o Dawidzie. In Psalm 16, który napisał w Psalmie 16. Vers 10. 10. wiersz. Denn meine Seele wirst du dem Sheol nicht überlassen. Abgrund. Ja. 16. psalm, 10. wiersz. Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani. Też powinno być słowo w Szeolu. Dann denke ich noch an Hiskia. Myślę również też i o Hiskiaszu. Auch ein gläubiger Mann. To też jest człowiek wierzący. In Jesaja 38. A czytamy o nim w księdze Izajasza w 38 rozdziale. Sagt er in Vers 10. Czytamy w 10 wierszu, gdy on powiedział: In der Ruhe meiner Tage soll ich hingehen zu den Pforten des Sheols. Reiter Toten. Ja, to stimmt. Izajasza 38:10. Rzekłem: W połowie moich dni muszę odejść, na resztę mych lat zostałem wezwany do bram krainy umarłych. Jetzt haben wir von gläubigen Menschen gesprochen. Tak, mówiliśmy na temat ludzi wierzących. Von denen das Alte Testament sagt, dass sie nach ihrem Tod in den Sheol gehen. O których właśnie czytaliśmy w Starym Testamencie, że po śmierci oni przechodzą do Szeolu. Das wird aber auch von den ungläubigen Menschen gesagt. Ale dokładnie to samo jest napisane w przypadku ludzi niewierzących. Da möchte ich zwei Stellen anführen aus 4. Mose 16. A w tym celu przeczytamy dwa miejsca. Najpierw z 4. Mojżeszowej, 16. rozdział. Da geht es um die Rotte Koras. Chodzi tutaj w tym rozdziale o Rotę Korego. Ungläubige Menschen, die sich auflehnten gegen Mose. A więc chodzi o ludzi niewierzących, którzy się zbuntowali przeciwko Mojżeszowi. Und da wird in 4. Mose 16, Vers 33 gesagt. I w tym 16. rozdziale 4. Mojżeszowej, w 33. wierszu jest napisane: Und sie fuhren lebendig in den Sheol hinab. Oni zaś wpadli ze wszystkim, co mieli, żywcem do podziemi. Też powinno być do Szeolu. Und im Psalm 31, a w Psalmie 31 możemy przeczytać, sagt David, Dawid tutaj w tym psalmie napisał, in Vers 18, w 18 wierszu, am Ende, pod koniec tego wiersza, Lass beschämt werden die Gottlosen, lass sie schweigen im Sheol. Niech doznają wstydu bezbożni, od drugiej linijki. Niech zamilkną, pogrążając się w otchłani.
też powinno być w Szeolu. Also wir haben jetzt klar gesehen, dass das Alte Testament noch nicht unterscheidet. A więc jasno żeśmy widzieli teraz, że Stary Testament jeszcze nie rozróżniał tych miejsc. Und doch gab es auch dort schon einen Unterschied zwischen dem Zustand der Ungläubigen und der Gläubigen. A jednak już i w tym czasie Starego Testamentu była pokazana różnica pomiędzy stanem człowieka niewierzącego a człowieka wierzącego po śmierci. Aber dieser Unterschied wird erst durch den Herrn Jesus im Neuen Testament offenbar gemacht. Ale dobitnie ta różnica została pokazana dopiero w Nowym Testamencie osobiście przez Pana Jezusa. Und jetzt wollen wir uns mal die Stellen anschauen, die im Neuen Testament über das Paradies sprechen. I teraz chcielibyśmy przyjrzeć się w Nowym Testamencie tym miejscom, które mówią nam na temat raju. Und wir beginnen mit Lukas 16. I rozpoczniemy od Ewangelii Łukasza, 16 rozdziału. Da wird von dem armen Lazarus in Vers 22 gesagt. I tam czytamy w 22 wierszu o tym nędzarzu Łazarzu, dass er starb, że on umarł, und von den Engeln getragen wurde in den Schoß Abrahams. I zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe. 16:22. Der Ausdruck Schoß Abrahams beschreibt die Glückseligkeit des paradiesischen Zustandes. To określenie łono Abrahamowe opisuje obrazowo ten stan szczęśliwości przebywania w raju. Das ist der letzte Dienst, den die Engel, die dienstbaren Geister an den Gläubigen tun. Jest to ostatnia służba, jaką aniołowie, o których czytamy, że są tymi duchami usługującymi dla ludzi wierzących, którzy oni wykonują właśnie w stosunku do wierzących. Ich kann mich noch gut erinnern an den Heimgang meiner Mutter. Dobrze sobie jeszcze przypominam właśnie czas, gdy odeszła do Pana moja matka. Sie war 46 Jahre alt. Ona miała tylko 46 lat. Ich war gerade ein halbes Jahr verheiratet. Ja byłem dopiero co pół roku po moim weselu. Und als sie heimging, i gdy ona odchodziła do Pana, da wurde sie von Engeln getragen in den Schoß Abrahams. To wiem, że została zaniesiona przez aniołów na łono Abrahamowe. Das ist heute noch so wie damals. I dokładnie tak samo to się dzieje dzisiaj, jak i wtedy. Und dann starb der Reiche. A potem czytamy, że zmarł również i ten bogacz. Er wurde nicht getragen von den Engeln in den Schoß Abrahams. Nie czytamy, żeby aniołowie zanieśli go na łono Abrahamowe. Sondern im Hades seine Augen aufschlagend. Ale czytamy, że otworzył swoje oczy w Hadesie. Also es wird ganz klar unterschieden. Tutaj brakuje tego słowa w Hadesie i w naszym tłumaczeniu polskim. I tu jest bardzo jasno teraz pokazana różnica. Der arme Lazarus war nicht im Hades. Ten żebrak Łazarz, on nie znalazł się w Hadesie. Und der reiche Mann war nicht im Schoß Abrahams. A ten bogacz nie znalazł się na łonie Abrahamowym. Also eindeutig zwei verschiedene Örtlichkeiten und zwei verschiedene Zustände. Dobitnie tutaj widać, że chodzi tutaj o dwa różne miejsca przebywania i dwa różne stany, w jakich te dusze przebywają. Der reiche Mann war in Qualen, aber Lazarus nicht. Ten bogacz znalazł się w cierpieniach, ale Łazarz nie. Das Wort Hades ist das griechische Wort. Słowo Hades to jest słowo z języka greckiego, für das hebräische Wort Sheol, które jest tłumaczeniem tego hebrajskiego słowa Sheol. Nun wollen wir, bevor wir weitergehen, zanim będziemy rozważali te miejsca dalej,
einmal klären, wer oder was im Hades beziehungsweise im Paradies ist. Musimy sobie to wyjaśnić, kto znajdował się w Hadesie albo też i w raju. Der Leib ist es nicht. Jeśli chodzi o ciało, to z pewnością nie. Als der Jesus zu dem einen Räuber auf dem Kreuz sagt, gdy Pan Jezus zwrócił się do tego drugiego zbójcy na krzyżu, wir kommen an die Stelle noch einmal, jeszcze będziemy to miejsce rozważali później, da sagt er, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wtedy powiedział, ty będziesz dzisiaj ze mną w raju. Dann waren beide tot. I wiemy, że obydwoje zmarli. Aber was war tot? Ale co zmarło? Der Leib war tot. Ciało zmarło. Und nur der Leib. I tylko i wyłącznie ciało. Die Persönlichkeit, Seele und Geist waren im Paradies. A nasza osobowość, dusza i duch, one znalazły się w raju. Und wenn ihr an eure lieben Entschlafenen denkt, i gdy teraz pomyślicie o wszystkich waszych miłych, którzy już zasnęli, dann denkt daran, ihre Persönlichkeit ist bei dem Herrn Jesus, wenn sie bekehrt waren. To wiedzcie i pamiętajcie o tym, że jeżeli oni byli nawróceni, to ich osobowość teraz przebywa przy Panu Jezusie. Die Sterblichkeit bezieht sich nur auf den Leib. Bo to, co śmiertelne, dotyczy tylko i wyłącznie naszego ciała. Dann möchte ich jetzt gerne zeigen, was die Schrift sagt über dieses Teil der Entschlafenen. I chciałbym również pokazać, co słowo mówi na temat tej cząstki, jakiej udziałem są wszyscy ci, którzy zmarli. Wir beginnen mal mit 2. Korinther 5, Vers 8. Rozpoczniemy z drugiego listu do Koryntian, 5 rozdział, 8 wiersz. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 8 wiersz. Das sagt Paulus in Vers 8. Tutaj w tym 8 wierszu Paweł napisał: Wir sind guten Mutes. My jesteśmy pełni ufności. Und möchten lieber ausheimisch von dem Leib und einheimisch bei dem Herrn sein. I wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Das heißt, ausheimisch von diesem Körper. To znaczy, chcielibyśmy wyjść poza nasze ciało. Paulus sagt, ich möchte nicht mehr in diesem Körper wohnen. Tak Paweł to określa, że ja już więcej nie chcę dłużej mieszkać w moim ciele. Sondern möchte zu Hause sein bei dem Herrn. Ale chciałbym być w domu razem z moim Panem. Es ist gefragt worden, ob man auf Todesanzeigen schreiben darf. Ktoś kiedyś zapytał, czy na tych anonsach o zmarłych, na klepsydrach, czy wolno napisać? Zum Beispiel, mein lieber Mann ist heimgegangen. Na przykład takie określenie: mój umiłowany mąż odszedł do domu. Darf man das schreiben? Wolno to napisać? Ja. Tak. Die Stelle sagt das. Gdyż to miejsce o tym tak mówi. Sie sind zu Hause in ihrer Heimat bei dem Herrn Jesus. Oni są w swoim własnym domostwie. Oni są w domu u Pana. Und zwar bei dem Herrn. A mianowicie u Pana. Dem sie hier gedient haben. U Pana, dla którego oni tu na tej ziemi służyli. Ob viele Jahre oder wenige Jahre. Nieważne, czy wiele lat, czy niewiele. Und dann hat der Herr irgendwann gesagt, a Pan kiedyś powiedział, jetzt hast du mir lange genug gedient. Ty już wystarczająco długo mi służyłeś. Jetzt möchte ich dich zu mir nehmen. I teraz chciałbym ciebie wziąć do siebie. Bei dem Herrn. Być u Pana. Und zweitens sind sie bei Jesu. A po drugie, oni są z Jezusem. Natürlich ist das dieselbe Person. Naturalnie, to jest przecież ta sama osoba.
Aber in Lukas 23. Ale spójrzmy do Ewangelii Łukasza, 23 rozdział. Sagt der eine Räuber. Tam czytamy o tym, że jeden z tych zbójców powiedział. In Vers 42. Czytamy w 42 wierszu. Er sprach zu Jezu. I rzekł do Jezusa. Und dann sagt dieser Jesus in Vers 43. I wtedy ten Jezus odpowiedział mu w wierszu 43. Weil ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Also in dem Augenblick, wo der Herr Jesus starb, war er im nächsten Augenblick im Paradies und der Räuber mit ihm dort. A więc to oznacza, że w tym momencie, w którym Pan Jezus zmarł, on w następnym momencie, w niemieckim jest to takie piękne określenie, mrugnięciu oka, znalazł się w raju, a ten zbójca w następnym mrugnięciu oka znalazł się razem z nim w raju. Und zwar bei Jesu. Oka mgnienie, o właśnie. Bei Jesu. To jest piękne, że oni, że on się znalazł przy Jezusie. Bei ihrem Erretter. Znalazł się obok swojego ratownika. Der für sie gestorben ist. Który za niego zmarł, der sie erlöst hat. Którego on odkupił. Und drittens sind sie bei Christo. A po trzecie, oni byli przy Chrystusie. Das sagt Philipper 1, Vers 23. O tym czytamy Filipian, pierwszy rozdział, 23 wiersz. Wo Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden, um bei Christo zu sein. Gdzie czytamy, że Paweł napisał: a ja chciałbym wyjść z tego ciała i być przy Chrystusie. Christus ist der verherrlichte Herr im Himmel. Chrystus jest tym uwielbionym Panem w niebie. Den Gott nach dem Werke auferweckt und zu seiner Rechten gesetzt hat. Którego Bóg po dokonanym dziele zmartwychwzbudził i posadził po swojej prawicy. Gott hat sein Werk anerkannt, indem er ihn zu sich genommen hat. To Bóg właśnie wyraził swoje całkowite uznanie dla jego dzieła dokonanego poprzez to, że wziął go do siebie. Also sie sind bei dem Herrn Jesus Christus. A więc my znajdujemy się wtedy u Pana, u Jezusa i u Chrystusa. Und dort ist es weit besser. A Paweł napisał, że tam jest znacznie lepiej. Für wen? Dla kogo? Für den Bruder über 80? Für den Bruder über 80 Jahre? Dla tego brata, który już ma ponad 80 lat? Ja. Tak. Und für den 18-jährigen? A dla tego, który ma 18 lat? Auch oder nicht? Tak, a może nie? Auch. Tak, również dla niego. Für jeden. Dla każdego. Warum ist es dort weit besser? Dlaczego tam jest znacznie lepiej? Weil man durch nichts mehr gestört wird. Dlatego, że już niczym nie będziemy mieli zakłóconej społeczności z nim. In der Beschäftigung und Betrachtung des Herrn Jesus. Zajmując się osobą i rozważając, oglądając osobę Pana Jezusa. Hier werden wir oft durch die Umstände abgehalten. Tutaj bardzo często jesteśmy powstrzymywani, czy nasza uwaga jest odwracana poprzez różne okoliczności. Krankheit, na przykład choroby, schwierige Umstände in den Familien mit den Kindern, trudne okoliczności w rodzinach, na przykład z dziećmi, Probleme in der Ehe, problemy w małżeństwie, am Arbeitsplatz, problemy na miejscu pracy, in der Versammlung, problemy w zgromadzeniu. Gibt es alles nicht mehr? Tego wszystkiego już nie będzie. Nur der Jesus allein im Blickfeld. Tylko i wyłącznie Pan Jezus będzie w zakresie naszego wzroku przebywał. Wirklich weit besser.
I to rzeczywiście jest o wiele lepiej. Als ich vor vielen Jahren mich einmal mit diesem Thema beschäftigt habe, gdy przed wieloma laty kiedyś właśnie tym tematem się dogłębnie zajmowałem, war ich so ganz allein in meinem Zimmer. Byłem tak całkowicie samotnie pogrążony w myślach w moim pokoju. Und wer mich etwas näher kennt, weiß, dass ich nicht sehr sentimental bin. A kto mnie troszeczkę bliżej zna, to ten z pewnością wie, że ja nie jestem zbyt sentymentalnym człowiekiem. Ich bin mehr nüchterner Mensch. Ja bardziej jestem takim człowiekiem trzeźwo myślącym. A wisst ihr, was ich dabei gedacht habe dann? Ale czy wiecie, o czym w tym momencie pomyślałem? Ach, wärst du nur schon dort. Ach, jakby to było dobrze, gdybyś już tam mógł być. Natürlich kommen im nächsten Augenblick die Gedanken an Frau und Kinder. Naturalnie, w następnej chwili pojawiły się myśli związane z moją małżonką, z moimi dziećmi. A wenn ich nur an mich denke, ale jeżeli ja tylko i wyłącznie o samym sobie pomyślę, kann es nichts Besseres geben. To dla mnie nic więcej innego, lepszego nie może zaistnieć. Vor einiger Zeit sagt eine Frau an dem Ort, wo ich wohne, jakiś czas temu pewna niewiasta w tej miejscowości, w której ja mieszkam, powiedziała: Viele sagen, der Herr möge kommen und wir wollen gemeinsam in den Himmel gehen. Wielu ludzi mówi, że oby Pan przyszedł, abyśmy mogli wspólnie razem pójść do Niego. Das ist schön. Oczywiście, jest to piękne. Das erwarten wir auch. My na to też i oczekujemy. Aber sie sagte diese Frau, ale ta kobieta powiedziała: Ich möchte lieber noch zuerst ins Paradies. Ale ja bym jeszcze najpierw chciała wejść do raju. Warum? Dlaczego? Weil ich auch das kennenlernen will. Dlatego, że ja chciałabym i również ten stan szczęśliwości poznać. War eine schöne Antwort. To była piękna odpowiedź. Wisst ihr, unsere Entschlafenen haben keinen Nachteil. Wiecie co? Wszyscy ci wśród nas, którzy zasnęli, oni nie cierpią jakiegokolwiek braku. Ein Bruder hat einmal gesagt, sie haben auch das Mitgefühl Christi im Tode gehabt. Jeden z braci powiedział, że oni mogli również brać udział w tych uczuciach Chrystusowych dotyczących śmierci. Das erleben wir nicht, wenn jetzt der Herr käme. Czegoś takiego nie przeżyjemy, jeżeli by Pan przyszedł i nas żywych zabrał. Aber wir sind noch nicht fertig mit dem Paradies. Ale my jeszcze nie skończyliśmy tego tematu dotyczącego raju. Das größte haben wir jetzt vorgestellt, bei dem Herrn Jesus Christus sein. Tą największą, najwspanialszą rzecz żeśmy już przedstawili, że będziemy mogli być przy Panu Jezusie. Es gibt aber noch eine Seite. Ale jest jeszcze jedna strona tego. In Hebräer 12, Vers 23. Przeczytajmy z listu do Hebrajczyków, 12 rozdział, 23 wiersz. Lesen wir, dass wir gekommen sind, am Ende des Verses. Tam czytamy, że my żeśmy przyszli pod koniec tego wiersza, Hebrajczyków 12:23. Also wir sind gekommen zu den Geistern der vollendeten Gerechten. My doszliśmy do duchów ludzi sprawiedliwych, u nas jest napisane, a w niemieckim tłumaczeniu dopełnionych albo do... Szanowny przyjacielu, tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Słowo Boże mówi wyraźnie, co musi się stać, abyś był zbawiony. Pan Jezus Chrystus, jedyny bez grzechu, wziął na siebie Twoje grzechy. Umarł na drzewie krzyża zamiast Ciebie. Możesz skorzystać z tego doskonałego dzieła Pana Jezusa. W jaki sposób? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Uczą o tym Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 31 werset. Jeśli chcesz rozpocząć korespondencyjny kurs biblijny lub otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, napisz do nas, wyślij SMS-a lub zadzwoń.
czytaj.biblię, tak zwana małpa, onet.pl, telefon 739-089-088. Możesz też napisać adres pocztowy Czytaj Biblię, skrytka 31 63 500, Ostrzeszów. Kanał na YouTubie Czytaj Biblię Ostrzeszów. Serdecznie zapraszamy do uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi. Wszelkie pytania, jakie zadasz, postaramy się jak najbardziej odpowiedzieć Tobie według Słowa Bożego. Jeśli akceptujesz Słowo Boże jako podstawę, na której oczekujesz odpowiedzi, zapraszamy do kontaktu. Jesteś serdecznie zaproszony do tego, żeby zamówić u nas bezpłatny Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, albo Biblię, albo chrześcijańską literaturę. Bezpłatnie i bez wypominania. Nie troszcz się o koszty, dlatego że jeśli nie będziemy w stanie Ci ich wysłać, to po prostu poinformujemy, że nie damy rady. Ale jeśli damy radę, to dostaniesz je bezpłatnie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Bogiem.